Program Cities Changing Diabetes, bo o tym programie mówimy, jest programem globalnym, a jego celem jest spowolnienie zachorowania na cukrzycę typu drugiego, która w tym momencie jest jedną z najszybciej rozwijających się chorób cywilizacyjnych. Program powstał z inicjatywy Steno Diabetes Center Copenhagen, University London College oraz firmy Novo Nordisk i w tym momencie trwa już od 2014 roku, a w tym momencie obejmuje już ponad 130 milionów osób w 41 miastach na całym świecie. Program adresuje właśnie działania w dużych aglomeracjach miejskich, bo to specyfika tych miast powoduje, że właśnie tam dużo szybciej rozwija się, właśnie rozwijają się choroby cywilizacyjne z otyłością i cukrzycą na czele. Dlatego też właśnie Polska, jako jeden z pierwszych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, przystąpiła do tego programu i bardzo cieszę się, że już dzisiaj byliśmy w stanie uczestniczyć właśnie w inauguracji raportu, który przedstawia te działania, które możemy podjąć w Warszawie, w Krakowie, bo to były te pierwsze miasta, które przystąpiły do programu, a także jakie interwencje możemy prowadzić po to, aby rzeczywiście spowolnić ten szybko narastający problem w postaci zapadalności na cukrzycę i na otyłość. Problem narastał od lat, dlatego że cukrzyca typu drugiego, bo to jest największym wyzwaniem, to jest 90% osób z cukrzycą. W Polsce mamy co najmniej 3 miliony osób chore na cukrzycę. To jest choroba przewlekła, mówiąc elegancko, mniej elegancko, nieuleczalna. Jak ktoś już ją ma, to wpływa to na całe jego życie, do końca jego życia. Zapadalność rosła, ale bardzo wzrosła przez pandemię. Pandemia spowodowała, żeśmy wylądowali w domu, mnóstwo z nas wylądowało na pracy zdalnej, zwłaszcza jak ktoś miał wyższe wykształcenie, praca przy komputerze, niewychodzenie z domu, bliskość lodówki. My mamy wysyp pacjentów, młodych 20-30-latków, którzy przytyli 10-15 kg w czasie pandemii i u wielu z nich to doprowadziło także do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Dużo lepiej byłoby działać dużo wcześniej, bo podstawą leczenia cukrzycy typu drugiego są właściwe nawyki, właściwy styl życia. Czyli krótko mówiąc, trzeba jeść jak najmniej, jak najwięcej się ruszać. A pole do manewru jest w bardzo młodym wieku i stąd pomysł całego programu City Changing Diabetes realizowanego w Polsce, aby sięgnąć do populacji dzieci i młodzieży we współpracy z nauczycielami, ale także, i to jest pewne nowum tego projektu, we współpracy całkiem oficjalnie z władzami edukacyjnymi, czyli kuratoriami, prezydentami miast, tak aby wdrożyć w szkołach, nauczyć nauczycieli, działać, zachowywać się, mówić o zdrowiu, o tym, jak należy się odżywiać, jak należy mieć aktywność fizyczną, ale też proponować bardzo konkretne rozwiązania. W raporcie badaliśmy przede wszystkim wiedzę nauczycieli o cukrzycy i to, jak nauczyciele, jako te osoby, które kształcą, edukują, ale również wychowują nasze dzieci, co nauczyciele o cukrzycy wiedzą, jaka może być ich rola w zapobieganiu nadwadze i otyłości. Mówimy oczywiście o cukrzycy typu drugiego, bo tylko temu typowi cukrzycy możemy zapobiegać. Raport pokazał wiedzę nauczycieli o cukrzycy, pokazał, jak nauczyciele sami żyją, jakie są ich zachowania prozdrowotne, jaka jest ich masa ciała, jaka jest ich aktywność fizyczna, ale raport pokazał jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie, że tylko współpraca klinicystów, lekarzy, samorządów, kuratoriów, ale również władzy centralnej, rządu, może przynieść oczekiwane efekty. Mówiąc krótko, w walce z cukrzycą musimy działać razem. Nie da się zrobić tego pojedynczymi, z takimi inicjatywami typu ad hoc. To musi być systemowe, przemyślane działanie w każdej sferze naszego życia społecznego. Kluczowe rekomendacje podzieliliśmy na trzy poziomy. Rekomendacje systemowe, w których koncentrujemy się na ucyfrowieniu systemu medycyny szkolnej, bilansu szkolnego przeprowadzanego przez pielęgniarki szkolne, na powołaniu sieci poradni profilaktyki leczenia otyłości dla dzieci, ale również dla osób dorosłych, trafiają już do systemu dla osób dorosłych, a nadal są w systemie edukacji, ale również na poziomie samorządowym są to inicjatywy, które
będą wspierane przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno w obszarze edukacji, jak również badań wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości oraz cukrzycy oraz podejmowania interwencji zwiększających jakość opieki nad dziećmi przewlekle chorymi. Tu mówimy przede wszystkim o dzieciach chorych na cukrzycę typu pierwszego właśnie w środowisku szkolnym. Na pewno ten system, ten model opieki, który dzisiaj obowiązuje, skazuje rodziców bardzo często na osobiste zaangażowanie się w opiekę nad dzieckiem w czasie przebywania w szkole, a to nie jest rozwiązanie optymalne, to jest rozwiązanie dalece nieefektywne z punktu widzenia szeroko rozumianych kosztów społecznych. I najniższy poziom interwencji to szkoła, w której rzeczywiście powinniśmy systematycznie budować świadomość wpływu tego, co się dzieje w murach szkoły na postawy i wybory prozdrowotne uczniów.